Czy masz świadomość? W dzikości jest przetrwanie świata. Henry David Thoreau. Dzicz jest prawdziwym światem. Nasze miasta, nasze komputery, nasze samoloty, nasza cywilizacja globalnego biznesu są zjawiskami sztucznymi i nietrwałymi. Ważne jest, żeby pamiętać, iż jedynie maleńka cząstka historii gatunku ludzkiego rozegrała się poza dziczą. Ocalenie tego, co dzikie, oraz naturalnej różnorodności jest sprawą najważniejszą. Dave Foreman, wyznania wojownika ziemi. Kiedy widzimy z jednej strony ogromne i bogate korporacje, tępych i sprzedajnych polityków, wszechobecne i ogłupiające mass media, z drugiej strony garstkę egzaltowanych dzieciaków odwołujących się do tajnego sentymentalizmu i pikietujący jakiś sklep, a tylko takie akcje pokazują media siedzące w kieszeni zamawiającego reklamy wielkiego biznesu, to rzecz może wydawać się beznadziejna. Ale nie zapominajmy, że podobne wrażenie mógł mieć obserwator walki Dawida z Goliatem, pierwszych chrześcijan z Imperium Romanum, Gandhiego z Imperium Brytyjskim, Piłsudskiego z Carem i wielu innych. To, co uważamy za rzeczywistość i tak zwane realia, często przypomina pień wielkiego drzewa czy potężny mur. Wystarczy kopnąć czy walnąć głową, a okaże się, że drzewo jest spróchniałe, a mur popękany. Pod starą formą nie ma już bowiem treści i prawdziwej wiary, dlatego stale warto próbować i to z różnych stron. Olaf Swolkiej, nowy ustrój, te same wartości. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Monika Kotulak, która zawodowo od wielu lat zajmuje się ochroną dzikiej przyrody. Cześć Monika. Cześć, dzień dobry. Moniko, czym jest w ogóle dzika przyroda i po co nam ona? Dzika przyroda to jest praktycznie każda przyroda, bo nie ma sztucznej przyrody, jest tylko sztucznie zmieniona. A przyroda to jest wszystko, co żywe i martwe wokół nas, co nie powstało ręką człowieka. I tutaj jest pełne spektrum tego, co jest dzikie, a co jest trochę mniej dzikie. I o tym myślę, że jeszcze sobie pogadamy za chwilę. Natomiast twoje drugie pytanie jest dla mnie z gruntu błędne, bo dzika przyroda, czy w ogóle przyroda, nie jest po coś. Ona po prostu jest, tak jak i my jesteśmy, i ona nie ma nam służyć. To nie jest funkcja przyrody. Oczywiście służy, korzystamy z niej, mamy drewno na opał, mamy drewno na biurka, mamy mikroelementy z ziemi, które wypijamy, powietrze, którym oddychamy, regulację klimatu, oczyszczanie wód. Mogę tak jeszcze długo wymieniać. Natomiast to wszystko jest, bo po prostu jest, a nie po to, żebyśmy ludzie z tego korzystali. Okej, no ale to w takim razie można powiedzieć, że ja mieszkając na osiedlu w Łodzi, wychodzę przed blok i mam przystrzyżony trawnik i to jest dzika przyroda? Nie, tak jak mówiłam, to jest spektrum. Przyroda ma swoje spektrum. Od pełnej dzikości, takich miejsc, które nie zostały dotknięte ręką ludzką nigdy, do takich, które były zmieniane wieki temu, teraz już są odstawione i dziczeją, i są dzikie, do innych siedlisk, obszarów, które są wspierane, czy są zarządzane z celem ochrony przyrody, do takich, które są zarządzane i używane dla korzyści ludzkich.
I takich, które po prostu są, tak jak mówisz, trawnikiem wokół bloku, który ma jakąś tam funkcję użytkową, pewnie może estetyczną. Natomiast tu też znowu jest spektrum, bo to może być trawnik wystrzyżony praktycznie do gołej ziemi, a może to być zostawione trochę chaszczy, tak żeby bezkręgowce, żeby małe kręgowce, jeże, myszy mogły się tam pochować. Zostawione kwiaty i chwasty, kiedy kwitną i tak dalej. Więc tu też to spektrum jest widoczne. Ale czy w takim razie, jeszcze dojaśniając i przyciskając temat, czyli ten mój ogródek, czyli ten mój trawnik przed blokiem, który z spółdzielnia kosi notorycznie mimo moich protestów i Magdy, mojej żony, i oporów, to jak można nazwać, jeśli z kolei mój trawnik na podwórku, na wsi, gdzie się wychowałem, jest kompletnie pozbawiony cięć i tam w ogóle nic się nie dzieje, ja tam nic nie robię, nic nie koszę i staram się robić wszystko, żeby też moi rodzice, którzy chcieliby kosić, nie kosili, to jak tutaj jest dzika przyroda, tu jest, jak nazwać te dwa trawniki? Trawnikiem miejskim i łąką wiejską. Ale one, te dwa trawniki wchodzą w szeroko rozumiane spektrum dzikiej przyrody? Nie, dzikość w pewnym momencie się kończy. Natomiast nie jest to bardzo jasna granica i od wielu lat wiele osób już się spiera, co to znaczy dzikie i co to znaczy, kiedy ona się kończy, kiedy ta dzika przyroda zmienia się już w taką zarządzaną tylko i wyłącznie ręką ludzką i dla korzyści człowieka. No to powiedz, Moniko, taki przykład tej dzikiej przyrody, gdzie tam nie ma sporów, że to jest dzika przyroda, a ten przykład, żeby był zrozumiały i czytelny dla jak największej ludzi nas słuchających, czy, bo akurat mają, mogą mieć prawdopodobieństwo większe styku z tym, z tą właśnie formą dzikiej przyrody. To co to by było? Taką najczystszą dziką przyrodą w Europie można nazwać bardzo już niewiele miejsc niestety. Taką, która nigdy nie była dotknięta na przykład piłą czy jakimiś kosiarkami. Ja zajmuję się głównie lasami, więc najłatwiej jest mi też mówić o takich przykładach. Jest kilka takich lasów w Puszczy Karpackiej szczególnie, w Europie, w Ukrainie głównie, częściowo jest kilka w Polsce, w Rumunii, Słowacji. A jakie w Polsce? W Polsce to są fragmenty w Bieszczadach, w Parku Narodowym Bieszczadzkim. I sporne, ale w Puszczy Karpackiej na terenie planowanego, projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Okej. To tutaj pojawia się kolejne moje pytanie. Ile powierzchni Polski zajmuje dzika przyroda? To też zależy od definicji. Naukowcy lubią się spierać i być jak najbardziej dokładni, jak się da. Natomiast utarło się, że to jest około 1,5% powierzchni Polski, bo tyle właśnie zajmują obszary ochrony ścisłej w parkach narodowych i w rezerwatach. Czy to dużo, czy mało? To jest bardzo mało. To jest bardzo mało. Chcielibyśmy, żeby tej powierzchni było około 10% co najmniej. I to właśnie znajduje się w zapisach strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 przygotowanej przez Unię Europejską.
To zaraz o tym będziemy rozmawiać, natomiast jeszcze z takich pojęć definicyjnych, czy próby poszukania źródeł, o co tutaj w ogóle chodzi. W 1992 roku termin rewilding został stworzony przez Davida Foremana. Ja Państwu bardzo polecam wywiad w tygodniku Spraw Obywatelskich, który publikowaliśmy niedawno, Przywróćmy dziką przyrodę. Dzikie jest piękne i cenne. Właśnie wywiad z nieżyjącym już Davidem Foremanem. Powiedz, Moniko, co oznacza ten termin, z którym mam trudność w wymowie? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Rewilding to jest zdziczanie. Tak to się tłumaczy po polsku, na polski. To jest proces, którym obejmuje się obszary i częściowo gatunki, ale to zawsze w powiązaniu z obszarami, których celem jest przywrócenie do stanu określonego przez właśnie nasz projekt, nasz cel. Natomiast tu też jest bardzo dużo debat i nieporozumień czy niejasności tego, do jakiego momentu powinniśmy czy chcielibyśmy zdziczyć przyrodę, czy to, że człowiek tą przyrodę chce zdziczyć, to nie jest kolejne działanie antropocentryczne, takie, które ustawia człowieka w centrum wszechświata i pokazuje, że to człowiek może, umie, potrafi działać na świat przyrody w taki sposób, żeby coś przywrócić. Przez coś oczywiście mam na myśli obszary, konkretne gatunki, siedliska. I tutaj też myślę, że bardzo ważne jest powiedzenie o tym, czego uczyliśmy się gdzieś tam w podstawówce, a chyba mało kto może to pamięta, czy zwracał uwagę na różnicę ochrony ścisłej i ochrony czynnej. Bo też wtedy, jak mnie pytałeś o te definicje, co to jest dzika przyroda. Ta najdziksza przyroda to jest taka, która nigdy nie została dotknięta ręką ludzką, tak? I to jest ułamek. Natomiast to jest na pewno dużo mniej, to jest promil powierzchni Polski, powierzchni Europy, świata. Natomiast dziką przyrodą możemy nazwać też coś, co zostało już zdziczone w jakiś sposób i tu też jest kilka ścieżek dojścia do tego, jak zdziczyć jakiś obszar. I tu ochrona ścisła lub ochrona czynna gra rolę. Ochrona ścisła jest wtedy, kiedy zamykamy jakiś obszar. Przez zamknięcie oczywiście ja chcę powiedzieć, że to jest takie niefizyczne, tak? Nie stawiamy tam płotu, nie budujemy muru i tak dalej. Chodzi mi o to, że do tego terenu, do tego obszaru nie są wpuszczani już zwykli ludzie, często również turyści nie mają tam wstępu, tylko naukowcy pod pewnymi warunkami. I wtedy po prostu ten obszar jest kompletnie odstawiony dla przyrody. Człowiek tam nic nie robi, wszystko dzieje się samo. Powiedzmy, że jest to jakiś obszar lasu, czy chociażby droga. O, na przykład droga leśna. To jest dobry przykład. Taką drogę leśną,
których jest mnóstwo w polskich Karpatach, na pewno widziałeś takich dużo i słuchacze również, można zdziczyć dwoma różnymi sposobami. Albo zamykamy, stawiamy szlaban na początku tej drogi i zostawiamy ją i koniec. I ona sobie dziczeje, tak? Tam coś zarasta, ten asfalt może się wykruszyć, jeżeli tam był asfalt, może to była tylko ubita droga. To się dzieje wszystko samo naturalnie. Natomiast ochrona czynna, czy działania czynne, bo tutaj nie ochrona może być gatunku czy siedliska, tutaj mówimy o działaniu czynnym, to by było wjechanie tam koparką, zdjęcie nawierzchni, czy to asfaltowej, czy jakiejś kamiennej, albo przekopanie, na przykład przeoranie tej drogi, żeby ona się spulchniła i żeby może szybciej wyrosły na tym jakieś krzaki i drzewa, tak? I tutaj ten rewilding to też znowu jest spektrum, bo można właśnie zdziczyć, zamykając i zostawiając, można wykonywać jakieś konkretne czynności. I znowu w tych czynnościach też jest spektrum, bo można... były takie pomysły, żeby przywrócić mamuty w Europie. Natomiast pewnie każdy z Państwa wie, i ty Rafale, że żubry również w Polsce wyginęły. Rysie praktycznie wyginęły również w zachodniej Europie. I one teraz są przywracane dzikiej przyrodzie, tak jak kiedyś żubry, koń przywalskiego na przykład. Jest kilka takich gatunków, które wymarły w dzikiej przyrodzie, ale ostały się w jakichś enklawach, czy to na przykład w ogrodach zoologicznych. I teraz są przywracane. Natomiast nie możemy oczywiście przywrócić ich tak po prostu. Wyhodować sobie kilka żubrów, kilka rysiów i wypuścić je do lasu. Musimy przygotować wszystko wokół tego, całe siedlisko. Bo te zwierzęta nie żyją w próżni, żyją w środowisku. Więc jeżeli dany las czy dany obszar, w przypadku żubra to jest właśnie taki mieszany między łąką a lasem, nie będzie odpowiedni dla tego gatunku, no to one będą się przemieszczać, a w końcu mogą również zginąć, jeżeli te obszary nie będą połączone korytarzami ekologicznymi. Nie wiem, czy bardziej zaplątałam, czy nie, wyjaśniłam. Nie, bardzo sugestywnie i czytelna ten przykład z drogą w lesie. Myślę, że dla naszych słuchaczy również. Dobrze, to tutaj dochodzimy do hasła Odzyskajmy dziką przyrodę. O co chodzi z tą inicjatywą i w ogóle skąd pomysł i no, jaki jest cel? Tak, to jest działanie koalicji 10%. Koalicja ta powstała z siłami 10 organizacji pozarządowych polskich działających na rzecz ochrony przyrody. I koalicja zawiązała się jako odpowiedź na właśnie tą strategię na rzecz bioróżnorodności 2030, którą przygotowała Unia Europejska i która zakłada ochronę 30% powierzchni lądowej i 30% obszaru morskiego Unii Europejskiej pod ochroną. A 1/3 z tego, czyli właśnie te 10%, powinno być chronione ochroną ścisłą. Tak jak mówiłam na początku, w Polsce teraz to jest 1,5%. Także mamy jeszcze sporo pracy do wykonania, żeby wyznaczyć te obszary do 10% powierzchni kraju. I ta koalicja przygotowuje, czy chce pomóc w wyznaczeniu takich obszarów, które powinny być chronione ochroną ścisłą. No i komunikuje, była konferencja, było kilka webinarów, wszystkie materiały są też na stronie koalicja10.pl, także zapraszam tam do poczytania, do pooglądania, posłuchania.
I tutaj to właśnie chcemy też powiedzieć przez to hasło odzyskajmy dziką przyrodę. Ono ma kilka znaczeń. W takim pierwszym sensie to jest właśnie powiązane z tym rewildingiem, to znaczy, żeby tą dziką przyrodę po pierwsze oczywiście zachować to, co mamy, bo nadal to muszę podkreślić, niektóre obszary dzikiej przyrody nadal w Polsce nie są chronione. Takie jak właśnie fragmenty Puszczy Karpackiej na terenie nieistniejącego jeszcze Turnickiego Parku Narodowego, który powinien być jak najszybciej powołany, a został już zaprojektowany 20 lat temu, czy 30 nawet. Więc chcemy ochronić przede wszystkim te obszary, które już są dzikie, które już są cenne, a później w kolejności oczywiście zajmować się zdziczaniem obszarów, które teraz są objęte gospodarką ludzką, ale mogłyby z tej gospodarki wyjść i zostać właśnie zdziczone. I w taki sposób odzyskalibyśmy kolejne fragmenty dzikiej przyrody. Natomiast drugie znaczenie tego hasła to jest takie nawołanie trochę do działania, do przejęcia większej odpowiedzialności przez nas, przez obywateli, bo ta przyroda jest zarządzana przez różne instytucje krajowe, rządowe, które delikatnie mówiąc nie chcą zajmować się dziką przyrodą, czy raczej zajmują się, ale niestety ją niszcząc, raczej niż ochraniając, czy lasy państwowe, które również nadal prowadzą gospodarkę leśną na obszarach cennych przyrodniczo. Więc tutaj chcemy powiedzieć, żeby odzyskać tą dziką przyrodę dla nas, dla obywateli, dla wszystkich, a nie zostawiać jej tylko instytucjom. No dobrze, ale wydaje się, że dzisiaj to odzyskiwanie dzikiej przyrody to rzecz właściwie beznadziejna, tak beznadziejna, o które jak to, o co czytałem na wstępie naszej rozmowy, fragment Olafa Svolkenia z książki Nowy Ustrój, te same wartości, właściwie walka z wiatrakami. Jak słyszysz coś takiego, co ty na to? To zależy, jaki stawiamy sobie cel. Jeżeli chcemy przywrócić taką dziką przyrodę, jaka była 100 lat temu, 200, 500, 1000, to tak, to się nie wydarzy. Natomiast jeżeli chcemy powiększyć obszar ochrony ścisłej w Polsce, w Europie, jeżeli chcemy objąć ochroną ścisłą wszystkie istniejące fragmenty Puszczy Karpackiej, jeżeli chcemy chociażby zająć się swoim kawałkiem lasu wokół, który jest zarządzany i jest gospodarczo jakoś produktywny, ale mógłby być trochę bardziej naturalny, to tu jest ogromna nadzieja. Tu nawet to nie jest nadzieja, to jest no, szansa, po prostu możliwość. To jest coś w zasięgu ręki. Coś, co jest absolutnie możliwe i co no, jest naszym obowiązkiem wręcz, ja bym powiedziała, żeby wykonywać. Naszym i władz. To tutaj może chwilę się zatrzymajmy i wyjaśnijmy słuchaczom różnicę między lasem a plantacją desek. Swego czasu robiłaś wywiad dla tygodnika Spraw Obywatelskich z autorem książki O czym mówią szumią, czy mówią drzewa? I tam to było wyjaśniane, ale w skrócie. Las gospodarczy to jest, czy plantacje, jak możemy też powiedzieć, to jest las posadzony ręką ludzką w celu ścięcia tych drzew i sprzedania ich. Las naturalny, czy las po prostu taki, jaki powinien być, jest lasem w swej istocie, który nie służy
w 100% zyskowi lasów państwowych. Oczywiście pojedyncze drzewa mogą być wycinane z takiego lasu, natomiast takie plantacje, które my często widzimy w miastach, pod miastem, takie, gdzie równym rządkiem stoją, rosną wysadzone drzewa, to z lasem nie ma nic wspólnego. Tam nie ma ekosystemu leśnego, nie ma mnóstwa gatunków, które w zwykłym, normalnym, naturalnym lesie się pojawiają. To jest po prostu taka szklarnia, można by powiedzieć, gdzie nie wiem, wysadzane są tulipany. Z tym mi się to kojarzy. To na mój użytek mam taką definicję, czym się różni las od plantacji desek. Państwo możecie poznać najszybciej, kiedy wejdziecie do lasu i czy do tego, co nazywa się lasem, czy chcecie nazywać lasem i czy widzicie albo nie widzicie stare drzewa, które leżą i się rozpadają. Jeżeli się rozpadają i leżą, to prawdopodobnie jest to las, a jeżeli ich nie ma, no to prawdopodobnie jest to plantacja desek. Moniko, w jaki sposób osoby zainteresowane mogą włączyć się w inicjatywę Odzyskajmy Dziką Przyrodę? To jest dosyć trudne, żeby włączyć się w działania Koalicji 10%, bo ona jest bardzo ekspercka. Natomiast zdobywanie wiedzy i tej świadomości właśnie tego, co jest, jaka jest różnica pomiędzy plantacją a lasem, gdzie jest to spektrum, co to jest dzika przyroda, co to jest ochrona ścisła, czynna, bierna, aktywna, jakie są te działania, jak działają parki narodowe, co one ochraniają. To wszystko można oczywiście zrobić i zgłębić. A później bardzo polecam wczytanie się w programy polityczne i zagłosowanie na takie partie, które tą przyrodę widzą jako cenną i dbają o nią, bo to myślę, że w dużej mierze wpływa na kolejne lata, na kolejne pokolenia. A jakiego pytania nikt ci nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy i jaka jest odpowiedź na nie? Wiesz, to zastanawiałam się nad tym pytaniem i mam wrażenie, że wszystko już zostało powiedziane i może właśnie przegadane, bo też w tej mojej banieczce bardzo dużo jest dyskusji, gadania i rozmów. A chodzi tak naprawdę, jakby ja mam takie poczucie, ja tak, nie wiem, żyję, ja dotarłam do takiej świadomości ekologicznej przez bycie w tym lesie, w górach, nad rzeką. Ja też jestem z południa, z Karpat, więc to dla mnie jest taki krajobraz najbardziej naturalny, najmocniejszy. I może trzeba po prostu więcej czasu w tej przyrodzie spędzać, żeby później mieć jakąś większą motywację, żeby ją ochronić i żeby widzieć tą różnicę, czym jest jaka przyroda. No tak, to się tak pięknie składa, że rozmawiamy w dniu, kiedy ja za tydzień biorę urlop od Matrixa i wybieram się na 500-kilometrowy szlak, główny szlak beskidzki. Mam nadzieję, że pobędę z tą dziką przyrodą. Moniko, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Do usług. Dzięki. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.